Częstą sytuacją podczas tworzenia strony internetowej będzie potrzeba dodania odnośnika, czyli hiperłącza. Czy to do kolejnej podstrony naszej witryny, czy do zewnętrznych serwisów. HTML daje nam do dyspozycji odpowiedni znacznik, którego możemy w tym celu użyć. I ten znacznik jest to znacznik a. A jest znacznikiem podwójnym, czyli musi posiadać znacznik otwierający oraz zamykający, wewnątrz którego tworzymy sobie tekst danego odnośnika. Ja zostawiłem sobie w tym dokumencie HTML cytat z poprzedniej lekcji i powiedzmy sobie teraz, że chcemy, aby tutaj, gdzie mamy nazwisko i imię tego autora, chcemy dać użytkownikowi możliwość, aby przeniósł się do Wikipedii i o tym autorze czegoś się dowiedział. I w tym celu właśnie możemy użyć hiperłącza. Ja sobie tutaj otworzę znacznik A. Domyślnie mi się ten znacznik od razu zamknął i mogę w środek sobie tego wkleić to imię i nazwisko, czyli Steve Jobs i zapiszę sobie zmiany. Jak widzisz, na ten moment nic się jeszcze nie zmieniło, ponieważ sam w sobie znacznik A jeszcze nie jest odnośnikiem. Żeby się stał odnośnikiem, potrzebny jest mu odpowiedni atrybut, i jest to atrybut HREF, czyli Hypertext Reference. Jest to odnośnik po prostu do konkretnego dokumentu HTML. Może to być albo dokument HTML w naszym projekcie, o czym powiemy sobie troszeczkę później, bądź może to być oczywiście link do zewnętrznej strony. Tutaj chciałbym się posłużyć linkiem do. Wikipedii, tak abyśmy mogli o tym Stevie Jobsie coś poczytać. Ja sobie skopiuję link ze schowka, i tutaj, gdzie mam znacznik A, wybiorę sobie spację, dodam sobie atrybut href To się równa, otwierają się cudzysłowy, mogę sobie wkleić odnośnik. I jak widzisz, teraz ten tekst jest podkreślony. I mamy taki jasnofioletowy kolor tego tekstu. Domyślnie odnośnik jest koloru niebieskiego. A w momencie, kiedy tą stronę już sobie odwiedzimy, no to wtedy on przechodzi w taki jasnofioletowy tekst. Jako, że ja już tą stronę odwiedzałem, no to w tym momencie po prostu mam taki jasnofioletowy. I zobacz, co się teraz stanie, jeżeli wybiorę sobie to imię i nazwisko. Zostałem przeniesiony do Wikipedii i tutaj sobie mogę co nieco o tym użytkowniku. I tutaj sobie mogę co nieco o tej osobie poczytać. Mogę się czegoś dowiedzieć. I jak mogłeś zauważyć, bądź mogłaś zauważyć. Link otworzył się dokładnie w tej samej karcie i takie zachowanie również możemy zmieniać. Służy do tego atrybut target. Target domyślnie przyjmuje wartość self, czyli otwieranie w tej samej karcie. Jeżeli sobie tutaj dodamy atrybut target i wybierzemy sobie podkreślenie i self, zapiszemy zmiany i jeszcze raz wybierzemy odnośnik, no to jak widzisz nic się nie zmieniło. Nadal mamy sobie stronę otwartą w tej samej karcie. Dlatego, jeżeli chcemy, aby takie zachowanie było domyślne, no to, to ten atrybut możemy pominąć. Chciałem ci jeszcze powiedzieć o jednej możliwości dla atrybutu target, czyli wartość blank, czyli otwarcie po prostu w nowej karcie. Jeżeli sobie tutaj wybierzemy blank, no to, jak widzisz, link otworzył się w nowej karcie, a tutaj nasza strona pozostała otwarta. Są jeszcze możliwe inne wartości, ale są to już wartości raczej nieużywane, zatem nie będę w tych kursie ich po prostu poruszał, ale musimy jeszcze troszeczkę porozmawiać o wartości blank, czyli otwarciu w nowej karcie. Ponieważ nie należy tego nadużywać, należy się tą wartością posługiwać dosyć ostrożnie, bo otwieranie wielu nowych kart nie jest zbyt dobrą praktyką i raczej zniechęca użytkownika do korzystania z naszej strony. Ma to zastosowanie oczywiście w określonych sytuacjach, na przykład kiedy tworzysz formularz na swojej stronie, i chcesz podlinkować warunki bądź regulamin, no to warto by było, aby wtedy ten regulamin się otworzył w nowej stronie, ponieważ użytkownik, który już wypełnił część formularza, jeżeli otworzyłoby się to w tej samej stronie, no to mogłoby go to zniechęcić na przykład do wypełniania tych samych pól jeszcze raz. No i wtedy ma to jakiś sens. Ale pamiętaj, że nie należy tego nadużywać. I tak jak wspomniałem Ci wcześniej, oprócz zwykłych linków, możemy odwoływać się bezpośrednio do dokumentów HTML. W, naszej, w naszym projekcie. Ja sobie to, tutaj stworzę taki znacznik A z atrybutem href i dodam sobie tutaj coś takiego jak kontakt.html. W ten sposób możemy się odwołać do konkretnego dokumentu HTML. Ja akurat takiego dokumentu jeszcze nie mam, ale na potrzeby tej lekcji sobie go stworzę, więc new file kontakt.html. Tutaj za pomocą takiego snippeta dostępnego Visual Studio Code, czyli wykrzyknik, tabulator. Mogę sobie stworzyć podstawową strukturę dokumentu. Tutaj w Body sobie dodam jeszcze przykładowy nagłówek i będzie to po prostu kontakt. Tutaj sobie również muszę zapisać zmiany. Tylko zanim to zrobię, dodam sobie jeszcze jakiś tekst. Odnośnik do strony kontakt. Zapiszę sobie zmiany. Jak widzisz, ten tekst jest w tym momencie niebieski i za bardzo się stanie. W tym momencie przenieśliśmy się do drugiej podstrony naszej witryny. I tak to odbywa się podczas tworzenia strony, która nie składa się tylko z jednej podstrony, tylko z kilku. Tworzysz sobie dokumenty HTML i tutaj bezpośrednio podajesz po prostu ścieżkę do tych dokumentów. Jeżeli byś sobie na przykład miał dokumenty HTML inne oprócz indeksu w innym katalogu, na przykład w katalogu Widoki, no to musiałbyś po prostu dać określoną ścieżkę, czyli Widoki i kontakt HTML. I dokładnie w ten sposób możemy używać hiperłączy.